Ktoś powie, no za proste. Umysł człowieka jest skomplikowany i dlatego też Bóg nie dałby nam aż tak prostego rozwiązania. Nawet dla dzieci przygotował tę ofertę zbawienia. To jest zbyt wspaniałe, żeby mogło być możliwe. Witam Was serdecznie w programie Którędy do Nieba. Nazywam się Korneja Chojecka, a ze mną w studiu telewizji Idź Pod Prąd pastor Paweł Chojecki. Witam Cię. Ciebie i Państwa serdecznie. Jest z nami jak co środę Jerzy, były ksiądz. Witamy również. Witaj. Ja również witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj na łączach telefonicznych zachęcamy Was do zadawania pytań, do dyskusji. Pod poprzednim programem jest wiele komentarzy, pytań, za które serdecznie dziękujemy. Ale na początek, zanim przejdziemy do odpowiedzi Towarzystwa Salezjańskiego dotyczących kontrowersyjnych wypowiedzi księdza Dominika Chmielewskiego, zapytam Was, dlaczego tak czepiamy się, jak niektórzy twierdzą, Kościoła katolickiego? Tutaj komentarz jednego z widzów. Podobno jesteście za wolnością wyznania, jak mówicie, to dlaczego czepiacie się non-stop katolików, a są przecież inne religie w Polsce? Pastor Paweł Chojecki. No jakie? Bym zapytał, no jakie? Nie? 90 kilka procent, kiedyś za mojej młodości to nawet się tam mówiło 97, 8, 9, różne były statystyki Polaków, wychowywanych jest w tych dziedzinach religijnych od dziecka, tam obozach i tak dalej, w duchu katolickim. Także mówienie na przykład o Sikach w Polsce, no byłoby chyba bezsensowne, no bo kto, ilu w Polsce Sikhów jest, czy wyznawców tego typu religii? To jest pierwszy powód, że jeśli zależy nam na Polakach, no to mówimy o dominującej religii wśród Polaków. Religia prawosławna na drugim miejscu jest bardzo zbliżona, jeśli chodzi o drogę zbawienia, podejście do Pisma Świętego, jak Kościół rzymskokatolicki. Także w praktyce prawie, że obejmujemy 100% naszych rodaków. No i drugi powód, że my osobiście, ja osobiście byłem katolikiem i widziałem, jak Kościół katolicki wykrzywiał prawdę, jak mnie krzywdził w ten sposób, prowadząc mnie do piekła i odrzucając mnie od Boga. No to chcę pomóc takim jak ja. Jurka to jeszcze bardziej skrzywdzili, na dużo więcej lat. Księdza, dlaczego pan czepia się tak katolików, jak niektórzy twierdzą? No nie w pełni zgadzam się z pastorem Pawłem, także nic dodać, nic ująć. Oczywiste. Dziękujemy też za Wasze świadectwa. Przejdziemy do nich w drugiej części programu. A za chwilę zaprezentujemy Wam odpowiedź księdza Adama Popławskiego. Jest to wikariusz inspektora Towarzystwa Salezjańskiego w Pile, do którego należy właśnie ksiądz Dominik Chmielewski. To jest rozmowa z 6 lutego 2020 roku i dzisiaj otrzymaliśmy taką oficjalną odpowiedź, którą również Wam za chwilkę pokażemy. Pastor Paweł Chojecki. To taka drobna uwaga, zanim usłyszycie ten materiał, czyli odpowiedź księdza na no, dość proste pytania, bo praktycznie chodzi o tę żonę Boga, o piekło dla marszałka Piłsudskiego. No i najbardziej podstawowe pytanie, jak dostąpić zbawienia? Czyli no, dość takie proste pytania. Odpowiada Wam doktor teologii katolickiej. Doktor teologii moralnej. Tak, ale no, doktor teologii katolickiej odpowiada Wam na te pytania. Człowiek, który ma za sobą całą formację, zarówno tą studiów teologicznych, jak też formację kapłańską i ileś tam lat w zakonie, w formacji salezjańskiej. Do tego pełni no, ważną funkcję reprezentującą ten zakon. Ja byłem zaskoczony tą odpowiedzią. Prosiliśmy również Konferencję Episkopatu Polski o wypowiedź w sprawie tych kontrowersyjnych wypowiedzi księdza Chmielewskiego. No, otrzymałam maila, że wkrótce dostanę odpowiedź. To było ponad tydzień temu, w
wciąż nie mam tej wkrótce odpowiedzi. Jeszcze nie nastąpiło. Wkrótce jeszcze nie ma, czekamy wciąż, także teraz prosimy o ten materiał i wracamy za kilka minut. Dzień dobry, mówi Kornelia Chojecka z telewizji Idź Pod Prąd. Ja chciałam zapytać, mam nadzieję, że dobrze się dozwoniłam do Towarzystwa Salezjańskiego w Pile. Tak, bo chciałam zapytać o poglądy księdza Dominika Chmielewskiego. Tu kilka miał w przeciągu ostatnich miesięcy, na które ja akurat natrafiłam, na temat śmierci Józefa Piłsudskiego, który twierdził, że właśnie zasługiwał na wieczne potępienie, ale w jego obronie stanęła Maryja i również właśnie porównywał protestantów do szatana, dlatego że protestanci samodzielnie interpretują Pismo Święte, a w styczniu tego roku no, też dał takie nagranie na YouTube'a, że żeby właśnie mężczyźni mieli takie randki z Maryją i żeby sobie ją wyobrazili jako najpiękniejszą dziewczynę we wszechświecie, młodziutką 17-latkę. A w innym jeszcze nagraniu powiedział, że Maryja jest małżonką Boga. Dlatego chciałam zapytać, czy właśnie te poglądy księdza Dominika Chmielewskiego są oficjalną linią właśnie Towarzystwa Salezjańskiego w Pile? Proszę Pani, no zasady, poglądy poszczególnych współbraci są o tyle zgodne z poglądami zgromadzenia, kiedy są zgodne z nauczaniem Kościoła, tak? Jeżeli są zgodne, to w tym sensie tak? Żadne indywidualne wypowiedzi współbrata, tym bardziej, kiedy nie jest autoryzowany przez zgromadzenie, tak? Żeby to było na jakichś oficjalnych przez zgromadzenie organizowanych, tak, w tym sensie wystąpienia, które były, wtedy byłby naszym reprezentantem, tak, takim oficjalnym. W tym momencie to są na pewno indywidualne poglądy osoby, tak, natomiast co do ich, jak gdyby, rozumiem, pytanie polega na tym, czy one są właściwe, dobre, czy one są zgodne z nauczaniem Kościoła, tak? Czy jakby, no, wy jako salezjanie, bo tutaj też pytałam seminarium w Lądzie, ale tak. oni twierdzili, że trzeba do państwa zadzwonić, bo jakby wy odpowiadacie za księdza Chmielewskiego. No tak, jako przełożeni, tak. Tak. I właśnie no, dlatego się pytam, tak? Bo to nie jest jakby jedna wypowiedź tutaj, akurat ta związana z Józefem Piłsudskim, no to była w trakcie jednej takiej konferencji w kościele, tutaj z 30 października zeszłego roku, także to było też wydarzenie publiczne, to nie było tylko nagranie na YouTubie, no ale te ostatnie jakby wypowiedzi właśnie, jeśli chodzi o Maryję, że jest żoną Boga, żeby sobie ją wyobrazić jako piękną 17-latkę, no to no właśnie, czy wy jakoś odpowiadacie za to, co mówi ksiądz Chmielewski, no i czy właśnie no, zgadzacie się z nim? Tak, znaczy, no porządkując, tak, to z takiego punktu widzenia, to jest tak, że za poglądy na pierwszym miejscu odpowiada ten, który je wypowiada, tak, skoro w momencie, kiedy on nie wypowiada jakiekolwiek, tak, poglądy, które w tym momencie, gdy on nie jest jakimś takim naszym oficjalnym przedstawicielem, to traktujemy to i chyba traktuje się tak w ten sposób, że to są indywidualne wystąpienie, nazwijmy to, tak? Konkretnej osoby. Co do szczegółowych poglądów, to by trzeba było oczywiście te, które Pani wspomniała, jakoś przeanalizować i sprawdzić, że tak powiem, które są jakąś nadatkiem formy ewentualnie, jeżeli tak jest, tak? Bo no, tak na szybko, to ja też oczywiście nie jestem w stanie Pani powiedzieć co do tych konkretnych rzeczy, która z nich jest na pewno niewłaściwa, a która jest jakoś, że tak powiem, dopuszczalna w ramach takiego, no nazwijmy to, wystąpienia i przykładu użytego, tak? Natomiast z tych wypowiedzi, które Pani na przykład teraz przytoczyła, tak? To ja tak na szybko, tak? Ad rem, idąc do rzeczy. To na pewno to stwierdzenie, że Maryja jest małżonką Boga, tak? Dobrze zrozumiałem? Tak. Tak, no to jest coś, na tym na pewno by trzeba było się zastanowić, zobaczyć, posprawdzać na taką moją wstępną orientację, tak, na tyle, ile jako tam człowiek, który skończył teologię, jest w stanie powiedzieć, to nie jest to określenie używane przez Kościół, tak, jakby się mówi o mężu Maryi, to mówi, Słowo Boże też używa, że to jest święty Józef, oczywiście jest cała tradycja wyjaśnienia, na czym polega ten sposób małżeństwa Józefa z Maryją, tak? Jaki to jest aspekt prawny, jaki to jest duchowy, jaki to jest symboliczny, tak? Czyli rozumiem, jakby jeśli chodzi o to stwierdzenie akurat konkretne właśnie księdza Chmielewskiego, że Maryja jest małżonką Boga, on tutaj to wypowiedział w telewizji EWTN Polska. Też wysłałam do Państwa maila z konkretnymi linkami, żeby sobie wszystko można sprawdzić, czy rzeczywiście tak powiedział. Czyli tak jakby akurat z tym stwierdzeniem to rozumiem, że Państwo się nie zgadzają, tak?
Znaczy, ono należałoby je, że tak powiem, przeanalizować, tak? To ja pani mówię tak wstępnie, jak pani mi zadaje takie pytanie, tak? No ja jako osoba wierząca, człowiek z Kościoła katolickiego, po kursie teologicznym, to we mnie budzi zapytanie, tak? A to jeszcze ja jej nie przesądzam, ale z tego, z takiej mojej wstępnej orientacji, to na pewno jest to coś, co by trzeba było przeanalizować, sprawdzić po prostu w dokumentach Kościoła, no bo jesteśmy w Kościele, tak? No nas po tym się nie jest to, co mówi Kościół. Jeżeli Kościół mówi, że powiedziałby, że tak to można używać, to używamy. Jeżeli nie używamy, a może Kościół czasami mówi, jak pani dobrze wie, że pewnych sformułowań nie używa się, nie dlatego, że nie są jakieś bardzo błędne, ale że mogą schować zamieszanie, tak? Mhm. Ale to jest to podlega jakby ocenie teologicznej, tak? I tu by trzeba i dokonać. Ja, że tego jej nie dokonuję adrendo, bo to byłoby za słabe, tak? To ja nie jestem w stanie, że tak powiem, powiedzieć o tym w takiej wypowiedzi luźnej. Ja pani przedstawiam akurat co do tego, z tych kilku rzeczy, które pani powiedziała, to na pewno dla mnie takim punktem zastanowienia się, i to już mówię jako osoba prywatna, bo jak ja bym powiedzieć jako przełożony, to musiałbym to przeanalizować, tak? To nie jesteśmy chyba w tym miejscu od takiego stwierdzania ad hoc rzeczy, po poważnych zagadnień, nie w krótkiej rozmowie. Ja to pani tak życzliwie mówię, moje spostrzeżenie, tak? To jest z tych, które pani powiedziała. No bo na przykład, tak, rozmawiamy, rozumiem, w takim swobodnym sposób, żeby się odnieść do tych rzeczy. Tak, Nawet o tej śmierci Piłsudskiego, interwencji Matki Bożej w skali jego potępienia. No, Kościół katolicki co mówi na temat zbawienia? No, jest pierwsza zasada, że się o nikim nie mówi, czy jest zbawiony, czy nie jest zbawiony, bo my o tym nie wiemy. To łaska Boża. Nawet o świętych, którzy są kanonizowani, no to jest jakby dowód ich świętości, no to nie jest założenie, że oni są zbawieni, tak? Z nich zbywamy, ale to jak gdyby to, czy kto jest zbawiony, to tam Bóg o tym decyduje, człowiek o tym nie wie, tak? Kościół tego nie ustala nigdy, kto jest zbawiony, czy nie. Natomiast na Kościół bardzo też wyraźnie mówi, opierając się na Piśmie Świętym, na tradycji, mówi o tym, jakie są warunki zbawienia. I mówi o tym Słowo Boże bardzo wyraźnie. Mówi się o zbawionych i potępionych i o tych, których życie skłania ku zbawieniu, a których ku potępieniu, tak? To też jest przecież Kościół katolicki o tym jakoś bardzo wyraźnie mówi. Nie tylko czyli jakie są te warunki zbawienia według Kościoła katolickiego? No, proszę pani, trudno, nie chciałbym teraz tak na szybko próbować powiedzieć. To są takie, że życie w łasce Bożej, tak? Zgodnie z przekazaniami kościelnymi, taki prosty mały katechizm, to są podstawy, tak? I teraz, jeżeli my mamy jakąś wiedzę, tak? Czy ja mam o sobie wiedzę, że żyję w grzechu ciężkim? Kościół mówi, kto żyje w grzechu ciężkim, a umiera, tak? No nie ma pewności zbawienia. Liczymy na Boże miłosierdzie, tak? Modlimy się za tę osobę. Czyli to jest jeden z takich elementów, tak? Które o tym jakoś tam... Ale nawet jeżeli ktoś umarł w grzechu ciężkim, bo Kościół przecież nie mówi, że on nie został na pewno zbawiony. Natomiast no, są wątpliwości na temat jego zbawienia, tak? Dlatego jest nacisk na spowiedź świętą, dlatego chrześcijanin katolik przyjmuje sakramenty święte, sakrament namaszczenia chorych i sakrament ostatniego namaszczenia, kiedy jest to osoba umierająca, tak? Ale teraz właśnie, bo pani pytanie, tak, i ten fragment, który pani przekroczyła, dotyczył tego, rozumiem, takiego stwierdzenia, porównania, że Józef Piłsudski mógł zostać potępiony, ale Maria go wybawiła, tak? Tak, tutaj ksiądz Chmielewski się powołał na objawienia świętej Faustyny, zdaje się, która właśnie mówiła, że Józef Piłsudski zasługiwał na wieczne potępienie, ale w jego obronie stanęła Maria. Tak, no to właśnie. To by trzeba było, że tak powiem, w tym duchu prześledzić, tak? Myśl autora. Ja rozumiem, że to jest jakiś taki przykład, nazwałbym go przykładem troszeczkę kaznodziejskim, tak? W tym momencie. Nie znam tak szczegółowo życiorysu Józefa Piłsudskiego, żeby powiedzieć, w jakiej on tam był do końca relacji z Kościołem, z wiarą. Mam taką pośrednią wiedzę, że to nie była jakaś mocna relacja wiary, tak? Dobrze, bo jak pani ma, że tak powiem, jakieś tutaj do powiedzenia, z chęcią też słucham, bo ja mówię szczerze mówimy ad hoc na temat... To znaczy Józef Piłsudski przeszedł na protestantyzm, no a później tak. Jakby co jeśli chodzi o jego właśnie końcówkę życia, no to zdania są podzielone, czy jednak wrócił do Kościoła katolickiego, czy nie, ale tak może jeszcze podsumowując tą sprawę właśnie poglądów pana Chmielewskiego, no to chciałam zapytać, czy my możemy jako telewizja właśnie liczyć na jakąś oficjalną odpowiedź od państwa, żebyście się ustosunkowali właśnie do jego poglądów. Wysłałam tego maila, jak mówiłam,
Wcześniej seminarium odesłało mnie do państwa i no tak jak pan wspomniał, no przynajmniej w kilku punktach, tak no ksiądz Chmielewski, tak jak pana rozumiem, no jednak odbiega od tego, co mówi Kościół katolicki. Czy możemy właśnie liczyć na jakąś państwa odpowiedź w tej sprawie? Proszę pani, no jeżeli to pytanie zostało skierowane, to tak. Ja nie jestem, że tak powiem, takim głównym przełożonym księdza Chmielewskiego. Mm-hmm. Jeżeli przełożony będzie udzielał odpowiedzi, nie ma go teraz na miejscu, jest jakiś tam w swoich sprawach, to liczę tak na to, że też odpowiedź będzie. Nie wiem, czy, że tak powiem, to się stanie szybko, no bo to też nie jest sprawa, którą się załatwi. Rozumiem. Odpowie na skomplikowane jakoś tam pytanie, no to nie są proste, tak? Tak. To była rozmowa z księdzem doktorem Adamem Popławskim, wikariuszem inspektora Towarzystwa Salezjańskiego w Pile. Rzeczywiście ta rozmowa z mojej perspektywy przebiegła w takiej dość sympatycznej atmosferze. Ksiądz Popławski był szczery. Ta rozmowa trochę dłużej trwała, ja wybrałam tylko fragment dla was, ale na początek wrażenia wasze, Jerzy, były ksiądz właśnie po tej rozmowie i tłumaczenia się właśnie z poglądów księdza Chmielewskiego. No, dla mnie rozmowa może i w miarę miła, natomiast argumentów i konkretnych odniesień mało. Dla mnie to raczej jakiś jest rodzaj takiej wielomowy. Kojarzy mi się to ze starymi czasami, kiedy to sekretarze partyjni mówili dużo, ale żeby jak najmniej powiedzieć, więc takie ogólne wrażenie. Tutaj ksiądz Popławski obiecywał tą oficjalną odpowiedź i dzisiaj otrzymałam na maila od niego odpowiedź, ale w zasadzie z tej rozmowy więcej wynika niż z tej odpowiedzi oficjalnej mailowej. Tutaj ksiądz Popławski napisał, że Towarzystwo Salezjańskie jako zgromadzenie zakonne, będąc podmiotem Kościoła katolickiego, wyraża w sprawach związanych z wiarą i moralnością treści zgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego. I że te wypowiedzi księdza Chmielewskiego trzeba by ocenić w zgodności z magisterium Kościoła katolickiego, ale nie ma odpowiedzi konkretnej na te wymienione przeze mnie poglądy. Właśnie prośba była, żeby Salezjanie ocenili zgodnie z magisterium swojego kościoła no te wypowiedzi, nie? Czyli to takie masło maślane, taka odpowiedź unikowa. Ja jestem wdzięczny temu księdzu. No widać, że starał się no, szczerze zmierzyć z tymi pytaniami. Nie? Przypominam, że to były dość proste pytania. Czy Maria jest żoną Boga? Przypominam, że w mitologii greckiej to Hera jest żoną Boga. Nie? Tutaj ksiądz Popławski mówi, że trzeba by to zbadać, ale on jako osoba prywatna, wierząca, no, ma wątpliwości. No bo tak, według kościoła no to jednak Józef był mężem Marii. Czyli zarówno nie potrafi odpowiedzieć tak czy nie, czy ale Maria jest żoną Józefa, czy żoną Boga, czy dwóch naraz, czy no jak to tam podzielone jest. Sprawa Piłsudskiego, czy jest w piekle, czy nie, no to też trzeba by sprawdzić. Ale to bardzo ciekawe stwierdzenie księdza Popławskiego, że nie człowiek ustala, czy nie Kościół też ustala, kto będzie zbawiony, kto nie, tylko Bóg o tym wie i decyduje, a Kościół tego nie ustala. No tutaj nie wiem, czy ksiądz, jak nazwisko, Popławski nie otarł się o herezję, mówiąc, że święci, to Jurka, możemy zapytać, jaka jest twoja wiedza, że wcale nie ma pewności, że święci są zbawieni. Nie? Że Kościół przeprowadza takie procesy kanoniczne, tam różne rzeczy, jakieś cuda, jakiś heroizm cnót i takie i tak dalej, no i ogłasza świętym, można się do niego modlić, do tego świętego, zakłada się, że on jest w niebie blisko Boga i wtedy katolicy, no Bóg to głuchy jest, nie, no to oni jak się pomodlą do takiego młodszego trochę wiekiem świętego, tam jakieś 100 lat temu dopiero poszedł do nieba, no to on lepiej słyszy, no i później tam obudzi Boga, nie, i powie mu, że tutaj jakiś tam Kowalski czy inny prosi o to i tamto. No mniej więcej tak wygląda teologia katolicka. No a tu ksiądz Popławski mówi, że nie, że to może być wcale nieprawda, że Kościół tak naprawdę nie wie, kto poszedł do nieba, a kto nie, nie? Czyli te wszystkie gadania o świętych, no to jest jakaś szopka, nie? No i najgorsze to jest, zobaczcie,
teolog katolicki, doktor teologii, ksiądz, zakonnik, na proste pytanie, jakie są warunki zbawienia? Jak możesz być zbawiony? Którędy do nieba inaczej? To on mówi, że on nie jest przygotowany. Że... No tutaj właśnie ja poszłam za tym tropem, bo w zasadzie nie zamierzałam nawet pytać o to księdza. A, to tak wyszło. No on sam to wszedł w ten temat. Popławski powiedział, że Kościół wyraźnie mówi, jak i Pismo Święte, o warunkach zbawienia. Dopytałam, jakie te, jakie są te warunki w takim razie. I ksiądz Popławski powiedział, życie w łasce Bożej zgodnie z przykazaniami kościelnymi. Jakie są te przykazania? Też nie do końca wiadomo, bo się ciągle zmienia. To zależy, jak jesteś na wschód od Odry, to są inne przykazania kościelne, a jak jesteś już na zachód od Odry, to są inne przykazania kościelne. Czyli jak na przykład ktoś przy granicy mieszka gdzieś w Wałbrzychu czy gdzieś i tak część życia w Niemczech, a część w Polsce, to ja nie wiem, która wersja przykazań kościelnych. Ale na pewno można się zgodzić co do tego, że te przykazania kościelne są ustanowione przez człowieka, czyli jeśli ksiądz tutaj je wymienia jako jeden z warunków zbawienia, czyli jednak no, człowiek też ma wpływ na to, no bo to człowiek ustanowił przykazania kościelne i jeszcze podstawowy katechizm tutaj. Mały katechizm tak zwany. Czyli pytanie zobaczcie do... Państwo, ale to, co powiedział, te trzy warunki, w ogóle no, jakoś tak nawet nie zaznaczył, że trzeba zaufać Jezusowi. Jezus nie? się nie pojawił. Zobaczcie, że pyta dziennikarka go, jakie są warunki zbawienia według Kościoła katolickiego? Mówi, życie w łasce, przykazania kościelne i mały katechizm. Ale to mówi z wahaniem, bo mówi, no tak nie jestem przygotowany. Nie jestem przygotowany do tego pytania. I teraz podsumowując, zobaczcie, jak doktor teologii katolickiej, zakonnik, przełożony i tak dalej, ma problem z tak prostymi pytaniami. Ja mu dziękuję księdzu, że to szczerze powiedział, że on tak naprawdę nic nie wie. On tak naprawdę nic o Bogu nie wie. To teraz możecie sobie zobaczyć, drodzy katolicy, jakich macie pasterzy. Dokąd oni was prowadzą? Pytanie do byłego księdza. Jak pan zareagował właśnie na tą wypowiedź księdza Popławskiego, jeśli chodzi o te warunki zbawienia, pan jako były ksiądz? No to najbardziej kompromitujący element wypowiedzi oczywiście. Jeżeli przykazania, to już bardziej o Bożych przykazaniach mógł wspomnieć przynajmniej, a nie o kościelnych. To jest bzdurne kompletnie. No, także widać, że nie wiedział i coś tam szukał w umyśle, w zamieszaniu jakimś takie. No, przecież Sobór Trydencki, jeżeli mówi o usprawiedliwieniu, o zbawieniu, to mówi tam wyraźnie, że owszem, wiara to ogłosił Luter w 1517, że z łaski przez wiarę, że sama ufna wiara, owszem, tak, ale Sobór Trydencki na przekór Lutrowi dodaje, nie, sama wiara nie wystarczy, muszą być uczynki jeszcze do tego. No to takie jest oficjalne stwierdzenie doktryny co do zbawienia. No a ten wymienił tą łaskę uświęcającą, ona wiąże się z uczynkami, tak, z przyjmowaniem sakramentów, żeby, czyli spowiedź, komunia, żeby trwać, albo żeby nabyć tą łaskę uświęcającą. Tutaj no, miałam taką refleksję podczas tej rozmowy, że w zasadzie no, ksiądz doktor nie bardzo wypowiada się z takiej pozycji autorytetu, że on jest niepewny, raczej sam nic nie to wie, osoba tam. Prywatna. I tutaj też pytanie do pana jako byłego księdza, jak pan się czuł, kiedy przychodzili do pana wierni z jakimiś pytaniami o Boga, o zbawienie, o ich przyszłość, skoro sam ksiądz de facto no, nie może powiedzieć jakichś takich znaczących wypowiedzi, bo musi to poddać jakiejś wyższej analizie, a sam nie jest godzien się wypowiadać jako autorytet. Szczerze mówiąc, nigdy nie miałem takich wahań. Jeżeli wiedziałem, to odpowiadałem. Jeżeli nie znałem odpowiedzi, to mówiłem, że nie znam. Do nikogo się nie odwoływałem, to jeżeli byłem księdzem, no przecież byłem funkcjonującym funkcjonariuszem w tej instytucji, miałem misję kanoniczną, która
uprawniała mnie do oficjalnego zajmowania stanowiska w imieniu Kościoła katolickiego, do oficjalnego nauczania. Takie miałem uprawnienia, więc z nich korzystałem. Nie rozumiem tutaj tych wahań, podkreślania tego wątku, że on tutaj prywatnie, a usprawiedliwiając księdza Chmielewskiego, również mówi, być może to są jego prywatne takie, no ja rozumiem, że pewna retoryka, pewna dynamika głoszenia kazań i każdemu zdarza się, prawda, nadużyć, nadinterpretacji, czasami czy akcentować w jedną, czy w drugą stronę, rozumiem, to każdemu się zdarza, nie tylko księdzu, ale pastorom również, no ale przynajmniej wtedy jest szansa skomentować to. Tutaj były proste, to co pastor Paweł powiedział, to są proste rzeczy, przecież kim jest Maryja, jest określone, no, jaka jest jej rola i funkcja w Kościele katolickim. To nie wiem, o co tutaj, w czym, dlaczego tutaj takie wahania, nie rozumiem. Proste pytania, ale odpowiedzi okazują się trudne. Tutaj warto zaznaczyć, że te wypowiedzi księdza Dominika Chmielewskiego padły na przykład podczas rekolekcji w parafii Bytków, także to były oficjalne, można powiedzieć, wypowiedzi księdza. No, realizował swoją kapłańską posługę i misję kanoniczną, tak jak Jurek mówi, także powstaje też pytanie. Absolutnie nie są jakieś jego poglądy prywatne na temat licytacji w brydżu, tylko no, on nauczał ludzi właśnie, jak dostać się do nieba. Nie? Oczywiście z mojej perspektywy zwodził, kłamał tych ludzi, no ale to jest odpowiedzialność jego przełożonych. Czy ksiądz katolicki może mówić, co chce i bez konsekwencji? No tak by wychodziło, że każdy ksiądz mówi, co chce, nie? Że to, jak to, no dają mu misję kanoniczną, czyli mają nad nim władzę, a teraz umywają ręce, no bo głupot nagadał i nie wiedzą, co zrobić. Nie? Ma trochę popularności w internecie, no to nie chcą się narażać tam jego legionom jakimś maryjnym, czy nie wiem, jak się to tam nazywa, ta formacja, i wolą tak mówić, że no nie wiadomo i tak dalej. Nie? Bojownicy Maryi, tutaj też odbywa się tak zwane pasowanie mieczy, możecie to zobaczyć też na internecie. Wypowiedź tego księdza ma ewidentnie charakter erotyczny. Wzywa tych młodych mężczyzn, bo to jest do młodych chłopaków, żeby sobie wizualizowali 17-letnią czy 18-letnią Maryję jako najpiękniejszą dziewczynę świata i że oni mogą ją dotykać i że wtedy będą mieć takie ekstazy, nie z tego powodu, że ona jest tam Matką Boga, czy jest coś o niej w Biblii, tylko że ona jest najpiękniejszą nastolatką, z którą mogą intymnie przebywać. No to mniej więcej jest podobnie jak ten biskup pomocniczy krakowski, który się gdzieś tam schował w Mysiej Dziurze, bo on tam molestował jakąś 15-latkę i mówił, że Bóg mi cię zesłał, żeby mnie nauczyć czułości. No to jest jakieś takie zboczone myślenie. Ja nie wiem, czy to celibat tak te berety ryje, czy jakiś inny jest powód. Widać, że tu ksiądz, drugi były ksiądz Adrian, skomentował wcześniejszy program i potwierdzał, że jak był w seminarium, to już takich z boków tam mają, że jeden z jego kolegów, o tym wszyscy wiedzieli w seminarium, chodził pod prysznic z figurką Maryi normalnie, nie? Także to są zboczuchy jakieś, popaprane, i to normalny człowiek to tego w ogóle nie rozumie. I jeszcze jak ich spytasz coś o Boga, to oni nic nie wiedzą, kręcą dookoła, żadnych konkretów, nie? Jedyne, co mi się przypomina, to otwórzcie sobie Dzieje Apostolskie na 13 rozdziale, kiedy apostoł Paweł mówi Ewangelię o darmowym zbawieniu, mówi do jednego z polityków tamtejszych, że jeśli uwierzy w Jezusa Chrystusa, jeśli zawoła Jezus, baw mnie, to będzie zbawiony, będzie miał życie wieczne, a przy nim kręci się jakiś pseudoprorok, który stara się go odciągnąć od wiary. I wtedy apostoł Paweł, to jest 13 rozdział, 9 werset, napełniony Duchem Świętym, utknił w nim wzrok i rzekł, zobaczcie, o pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich?
To jest apostolska nauka do takich dziadów, o którychśmy mówili. Ludziom zamykają drogę do nieba. Kłamią na temat Chrystusa, jakieś swoje wymyślając przeróżne cudawianki. Odciągają ich od prostego zaufania do Chrystusa. Wykręcają prostą drogę zbawienia, dodając nie wiadomo co, małe katechizmy, duże katechizmy i swoje jakieś pseudosakramenty. A sami niczego nie wiedzą. A ich życie jest zaprzeczeniem biblijnej moralności. Tutaj możemy zobaczyć zdjęcia księdza Dominika Chmielewskiego z szczecińskiej parafii. Na stronie bibula.com są zamieszczone zdjęcia z różnych imprez, jak zobaczycie, z młodzieżą, z nastolatkami. No widzę, że on zdradza tę Maryję, z którą na randki tam kazał chłopom się umawiać. Sam zamieścił na portalu Nasza Klasa, czyli no można powiedzieć, chwali się tym. Ale odnośnie tego, że księża katolicy mówią, co chcą, mamy ciekawą wypowiedź metropolity łódzkiego, arcybiskupa Rysia, który powiedział, że to nie nasze słowo, nie naszą mądrość, ale słowo Boga. Słowo od Boga ma swoją siłę. Kiedy nie widzimy wzrostu w naszych parafiach, to trzeba by zadać sobie pytanie, czy to, co głosimy, jest to na pewno słowo Boga. To warto skontrastować z tym, co mówił ksiądz Chmielewski, o tym mówiliśmy 2 tygodnie temu, że nie wolno samodzielnie interpretować Pisma Świętego, że to robi szatan, to robią protestanci. A tutaj widzimy no, drugi ksiądz, arcybiskup Ryś, no właśnie powołuje się. Dokładnie co innego, wręcz każe katolikom tak. Czytać Biblię i samodzielnie interpretować, mówiąc, tak jak rozumiem biskupa Rysia, że no, Słowo Boże jest nadrzędne nad wszystkimi tymi ludzkimi naukami. W tym momencie biskup jest heretykiem, bo wystarczy sobie przeczytać nauczanie Kościoła katolickiego w dokumentach katolickich. Możecie sobie to sprawdzić na przykład w katechizmie Kościoła katolickiego, że absolutnie nie można postawić w ramach Kościoła katolickiego, bo oczywiście poza Kościołem no to jest oczywista oczywistość, że Biblia jest nadrzędna ponad wszystko, ale w ramach Kościoła katolickiego absolutnie nie wolno postawić Biblii ponad nauczanie ludzkie. Ponieważ Biblia nie jest ostatecznym autorytetem w Kościele rzymskokatolickim, a Kościół katolicki ma 3 autorytety. Jeden to Biblia, drugi to tradycja, a trzeci, najważniejszy, to jest Urząd Nauczycielski Kościoła. Który zdaje się może interpretować Pismo Święte. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ten Urząd Nauczycielski Kościoła w rzeczywistości wiernym tłumaczy Biblię i tradycję, czyli on jest niejako nadrzędny nad Biblią i tradycją. Biskup Ryś, no, powiedział herezję z punktu widzenia katolickiego, ale powiedział prawdę z punktu widzenia Bożego. No to, tak to już jest z Kościołem katolickim. To wielu albo na stosie za to spłonęło, albo zostało jakichś tam wyklętych, czy różne inne cierpienia. No dzisiaj widać, że Kościół katolicki absolutnie już nie ma dyscypliny nauczania. Ta misja kanoniczna, o której mówił były ksiądz Jerzy, praktycznie została zniwelowana i tak jak powiedziałem, na Odrze jest granica teologii katolickiej polskiej i teologii katolickiej niemieckiej. Całkowicie różne teologie, a nazywają się obie katolickie. Tak, na przykład za Odrą już nie ma spowiedzi, a tu u nas jest, nie? Tam już praktycznie... Nie ma jednego kościoła powszechnego? Nie, no to jest bzdura. Katolicy się śmieją, czy tak próbują w jakiś sposób oczerniać, czy odsuwać ludzi, zniechęcać do samodzielnego pójścia za Jezusem, do biblijnych kościołów, do protestantyzmu, bo mówią, że no jest tyle tych kościołów, a u nas jest jeden. No tylko, że każdy ksiądz może mówić to samo, co dzisiaj, znaczy może mówić, co chce i to będą różne kucypały, nawet takie, że Bóg ma żonę. Nie Herę, tylko Maryję, jak według księdza Chmielewskiego, czyli jakieś mity greckie mu się tam zlały z teologią. On, nie wiem, czy on w ogóle słuchał, co tam na tych wykładach z teologii było, ale bzdury plecie. A w kościołach biblijnych są różne organizacje kościelne. Ale nauka o zbawieniu jest jedna w biblijnym protestantyzmie. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. To we wszystkich kościołach ewangelicznych usłyszycie. Kropka. To powiedział pastor Paweł Chojecki. Jeszcze zapytamy byłego księdza, bo ja jako katoliczka no dzisiaj byłabym całkiem już zagubiona. Jakie są właściwie te warunki zbawienia? Którędy do nieba, jak głosi tutaj nasz program?
warunki zbawienia są, zależy, który ksiądz głosi. Dokładnie tak, tak jest w praktyce. No, natomiast to, co oficjalna doktryna mówi, że jest wiara, zaufanie w łaskę, którą wysłużył nam Jezus, plus nasze uczynki. Nie ma za bardzo na to poparcia w Biblii, na te uczynki, poza na interpretacją tych fragmentów z listu do Hebrajczyków. No ale to już jest ich specyfika. W Kościele katolickim to jest taki worek, do tego dorzuca się jeszcze właśnie przykazania Boże. Tutaj słyszeliśmy tudzież jeszcze przykazania kościelne, prawda? Tymi środkami zbawczymi są sakramenty i życie sakramentalne, które wiąże się z liturgią. No to jest bogata instytucja, która ma mnóstwo nauczania i mnóstwo ofert. Jest tylko jeden problem, że wszystko to jest w jednym wielkim zamieszaniu. Teraz obecnie coraz większym, bo już widać, że to rzeczywiście się dzieje. Każdy mówi co innego. I coraz większy problem ze spójnością. Nie mówiąc o coraz większym upadku moralnym. To swoją drogą. Odnośnie tego upadku moralnego mamy komentarz od Fryderyka. Seksistowskie wypowiedzi księdza Chmielewskiego sprawiają o wiele większy smutek, zażenowanie, zbulwersowanie niż film braci Sekielskich. Po prostu ręce opadają. Przez takich księży przestałem identyfikować się jako katolik, a określam siebie po prostu jako chrześcijanin. Ciekawe, no, czy to jest dobry pierwszy krok. Zmiana. Życzyłbym temu naszemu widzowi, żeby nie tylko mówił o sobie chrześcijanin, bo chrześcijanin to znaczy należący do Chrystusa, Chrystusowy inaczej, tylko żeby naprawdę zwrócił się Pan osobiście, bez żadnych pośredników, bez całej tej otoczki nauk kościelnych, do żywego Jezusa Chrystusa, który teraz stoi u drzwi Twojego serca, puka, czyli chce Cię przekonać, kim jest i dlaczego Go potrzebujesz, że jest Bogiem i Mesjaszem, Zbawicielem, który umarł za Ciebie na krzyżu, a potrzebujesz Go, bo grzeszysz, a za to grozi Ci kara wiecznego piekła. Jeśli, tak jak Jezus obiecuje, otworzysz drzwi Mu, On wejdzie do Twojego serca, da Ci moc do nowego życia. Oczywiście, wszystkie Twoje grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, zostaną w tym momencie przebaczone. Bóg już nigdy, Bóg Ojciec, nigdy już nie zwróci się z Twoimi grzechami przeciwko Tobie. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus 2000 lat temu raz na zawsze zapłacił za nie karę. Wtedy to nazywanie się chrześcijaninem będzie miało prawdziwy sens. Tego życzę Panu i każdemu innemu naszemu widzowi. Dziękuję bardzo za takie jasne podsumowanie dobrej nowiny, czyli jak dostać się do nieba, no bo zdaje się, że Jezus powiedział, że i dzieci mogą to zrozumieć, że to nie jest coś skomplikowanego, tylko dla doktorów, zdaje się, tylko rzeczywiście teologów. Jezus tak powiedział i zobaczcie, tu ksiądz doktor nie może sobie poradzić z prostymi pytaniami na temat zbawienia. A Jezus powiedział, że wystarczy umysł dziecka, czyli ani wielkiego doświadczenia, ani wielkiej wiedzy, a już można do niego przyjść. Czyli coś z tymi warunkami, które podaje ksiądz doktor, jest niedobrze, bo on sam ich nie może pojąć, on sam ich nie rozumie, on sam ich nie jest pewien. A Jezus mówił, że dziecko to pojmie. No to jeszcze raz, czy te rzeczy, które powiedział ksiądz, bardziej pasują do tego opisu, który Jezus dał, że wystarczy wiara dziecka i już jesteś zbawiony? Czy też to, co powiedziałem, uwierz w Pana Jezusa, zaufaj Mu, że to On zapłacił za Twoje grzechy, a będziesz zbawiony. Co jest prawdziwą Ewangelią? Miejmy nadzieję, że ta prawdziwa Ewangelia też trafi między innymi do księdza Popławskiego.
Tego mu bardzo serdecznie życzymy, bo wydaje mi się, że jakiś naprawdę taki element szczerości jest w tym człowieku. Jedyny ksiądz, który że on przynajmniej nie pozorował. Odpowiedział. Tak, on nie pozorował. Na swoją miarę starał się zmierzyć z tymi prostymi pytaniami. No poległ to poległ, ale jeszcze może się podnieść. Jeszcze dwa komentarze na koniec. Taka ja, to jest efekt odnośnie księdza Dominika Chmielewskiego, celibatu w kościele katolickim. Gdyby ten ksiądz miał żonę, miałby zaspokojoną męską cielesność, dbałby o dzieci i nie mówiłby takich głupot o Maryi. Tak, no ciekawe, czy kobietom też ten ksiądz Chmielewski by te randki z Maryją, wyobraź sobie, najpiękniejsza siedemnastka we wszechświecie, ty ją trzymasz za rękę. I tak, no to kobietom by o tak mówił? To rzeczywiście jakieś popaprane to jest. Edek, ja już byłem w ekstazie biorąc narkotyki i wiem, że Jezus Chrystus zlikwidował we mnie wszelkie ciągotki do powtarzania jakichkolwiek ekstaz. Jezus daje nam mądrość, pokój i miłość i niepotrzebne są nam jakiekolwiek poszukiwania ekstaz z Maryją, ktokolwiek to jest. Katolicy, obudźcie się. Pozdrawiam wszystkich uczniów Chrystusa i niech będzie chwała naszemu Bogu i Jezusowi Chrystusowi. Amen. Dziękujemy serdecznie za ten komentarz. Już dzisiaj będziemy się z Wami żegnać, ale zapraszamy już za tydzień, środa 19:30, Którędy do Nieba. Czekamy na Wasze pytania. Kontakt @megakościół.pl. Możecie również pisać komentarze pod tym programem, dawać łapki w górę i podawać dalej. Dziękuję serdecznie, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. I Jerzy, były ksiądz. Dziękujemy.